oglądajcie Poli Studio. Poli Studio. Hej, kaześ to bywał? Kupił ekse chałupę. A skądś miał dudki? Dostał jak w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo siećkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym Credit Union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino Credit Union. Haj! Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Polski Zakład Samochodowy Max Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Max Garage, 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Drukarnia Nowa Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Pragniemy jeszcze odnotować wydarzenie muzyczne, jakie miało miejsce 2 tygodnie temu w Mississadze oraz towarzyszącą mu miłą uroczystość. 24 października w Living Arts Center odbył się koncert galowy Film Music Gala z udziałem ponad 150 wykonawców. Wystąpili połączone chóry Levada i Orion, Coro San Marco i studenci Bishop Maroko Secondary School, Celebrity Symphony Orchestra oraz soliści Kinga Lizoń, Joanna Górska, Michael Ciufo i specjalny gość koncertu Natalia Kukulska z Polski. Całość przygotował i poprowadził maestro Andrzej Rozbicki. Podczas koncertu odbyła się wspomniana miła uroczystość. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie Marcin Bosacki w asyście konsula generalnego Polski w Toronto Grzegorza Morawskiego udekorował dyrygenta doktora Andrzeja Rozbickiego nadanym mu przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Polskie odznaczenia państwowe przyznano także osobom, które od wielu lat współpracują z Celebrity Symphony Orchestra i Andrzejem Rozbickim. Krzyżem Orderu Zasługi ukoronowana została pani Barbara Popławska, pełniąca funkcję trustee w Toronto Catholic District Board of Education, a Złotym Krzyżem Zasługi wyróżniono pana Grzegorza Tauta. Serdecznie gratulujemy bardzo udanego koncertu oraz wysokich odznaczeń państwowych.